10. Tama Wielkiego Odrodzenia w Etiopii. Pomysł budowy zapory i zbiornika wodnego został ogłoszony w 2010 roku w związku z planem zaspokojenia potrzeb energetycznych rozwijającej się etiopskiej gospodarki oraz eksportu energii. Etiopia zaplanowała, aby w ciągu 10 lat kosztem 12 miliardów dolarów wybudować elektrownię o mocy 20 gigawatów. Według informacji przekazanych przez etiopskie władze zapora nie posłuży do irygacji, gdyż tereny wokół zbiornika Tamy nie nadają się do produkcji rolnej. Budowa zapory była przyczyną sporu z Egiptem o udział w zasobach wodnych oraz wpływ w regionie wschodniej Afryki. Choć ogłoszony na początku 2011 roku projekt Tamy Wielkiego Odrodzenia o wartości 4 miliardów dolarów stopniowo się opóźniał, Etiopia rozpoczęła wypełnianie zbiornika w 2020 roku. Obecnie technicznie rzecz ujmując, budowa jest skończona, trwa zaś napełnianie, które zajmie co najmniej kilka lat. 9. Wielka sztuczna rzeka w Libii. Wielka sztuczna rzeka jest uważana za największą na świecie podziemną sieć rurociągów i największy projekt inżynieryjny, jaki kiedykolwiek został zrealizowany. Składa się na nią 1300 studni o głębokości od 80 do 400 metrów, które dostarczają dziennie łącznie około 3 milionów metrów sześciennych wody pitnej do Trypolisu, Bengazji, Syrty i innych miast Libii. Wielka sztuczna rzeka została zbudowana po to, by dostarczać wodę pitną z podziemnych warstw Sahary do miast na wybrzeżach kraju. Część projektu, 2 z 5 przewidzianych etapów, do tej pory nie zostały zrealizowane ze względu na konflikt. W wyniku prac na pierwszym oraz 2 kolejnych etapach powstała jedna z największych podziemnych sieci o łącznej długości 3755 tysięcy kilometrów. Na realizację czeka jeszcze 40% projektu, jednak najprawdopodobniej część wodociągów nie zostanie zbudowana ze względu na straty, które poniesiono. 8. Największy statek wycieczkowy na świecie – Global Dream. Statek wycieczkowy dla przewoźnika Dream Cruise został zaprojektowany specjalnie na rynek azjatycki. Będzie on wyposażony w kilka innowacji, które podniosą atrakcyjność oferty dla pasażerów. Na pokładzie będą spa w stylu azjatyckim i europejskim, restauracje, park rozrywki z rollercoasterem oraz urządzeniami wykorzystującymi technologię wirtualnej rzeczywistości. Global Dream będzie mierzył 342 metry długości i ponad 46 metrów szerokości, a jego tonaż to aż 204 tysiące ton. Statek zostanie zbudowany z bloków, które w tym samym czasie będą powstawać w należących do MF Warfen stoczniach w Rostocku oraz Wismarze. Środkowy odcinek kadłuba, który będzie mierzył 220 metrów, zbuduje stocznia w Rostocku. Następnie potężny blok zostanie przetransportowany do Wismaru. Tam załoga stoczni połączy go z dziobem, rufą oraz nadbudówkami. Oba zakłady wyprodukują równolegle aż 2,5 tysiąca kabin pasażerskich. Obecnie największym statkiem jest Symphony of the Seas. Jednostka razem z bliźniaczym statkiem Harmony of the Seas należy do największych liniowców pasażerskich na świecie. Unikalna architektura i zastosowanie najnowocześniejszych technologii multimedialnych sprawiają, że niemal wszyscy pasażerowie mogą cieszyć się widokiem z okna. Na pokładzie znajduje się obecnie 2700 kabin i apartamentów. 7. Czwarta co do wielkości tama świata – Baihetan, Chiny. Ma wysokość 289 metrów, a jej zbiornik retencyjny mieści 18 miliardów metrów sześciennych wody. Równie imponujące są jednak plany dotyczące tego, ile energii będzie wytwarzała. Baihetan stanowi część kaskady zapór na rzece Yingsha, głównym dopływie Yangtze. Chociaż firma odpowiedzialna za budowę kolosa twierdzi, że to jeden z największych i najtrudniejszych projektów inżynieryjnych w Chinach, budowa zajęła tylko 4 lata. Obecnie trwa uruchamianie elektrowni, która jest częścią kompleksu. Elektrownia wodna ma 16 własnych jednostek wytwórczych, każda o mocy 1 000 000 kW. To największa na świecie taka elektrownia pod względem mocy jednostkowej. Pierwsza partia jednostek wytwórczych została uruchomiona w lipcu 2021 roku, a wszystkie jednostki mają zacząć działać do lipca 2022. Prowincje we wschodnich i środkowych Chinach mają najbardziej rozwinięte gospodarki w całym kraju, ale jednocześnie doświadczają niedoborów energii elektrycznej w okresach szczytowego zapotrzebowania. 6. Projekt transferu wody południe-północ, Chiny. W Chinach już uruchomiono 2. nitkę największego projektu hydrologicznego świata. Transfer wodny południe-północ ma uratować dotkniętą suszą północną część kraju.
Po 12 latach od rozpoczęcia budowy w 2014 roku woda z olbrzymiego zbiornika w Hubei, prowincji w środkowych Chinach, popłynęła 27 grudnia na północ. Leży tam 21-milionowy Pekin i 10-milionowy Tianjin oraz wiele innych miast, którym brakuje wody. Pekinie przypada jej na osobę tyle, ile w pustynnym Jemenie i mniej niż w Algierii. Z czasem jednak okazało się, że transfer południe-północ zamiast rozwiązać problemy, stworzył nowe. Choć budowa wymagała koordynacji prac prawie 15 prowincji, to projekt nie przyniósł zgody, lecz wywołał niezadowolenie na tle oddawania wody bogatej północy. Regiony, których zasoby zostaną uszczuplone w największym stopniu, rozpoczęły hydrologiczny wyścig zbrojeń. Kryzys wodny w Chinach zrobił się tak poważny, ponieważ partia i jej przywódcy od lat bali się stawić czoła problemowi i zamiast zwalczać przyczyny, woleli doraźnie łagodzić skutki. 5. Nowa stolica Egiptu. Nowa stolica administracyjna, bo tak nazywa się roboczo nowa stolica Egiptu, ma zastąpić przeludniony Kair, który obecnie zamieszkuje ponad 20 milionów mieszkańców. Nowa stolica ma powstać około 45 km na wschód od obecnego, najważniejszego miasta Egiptu i jednocześnie największego miasta Afryki. Decyzja o budowie nowej stolicy zapadła w 2015 roku. Władze kraju stwierdziły, że przeludniony Egipt nie jest w stanie sprawnie funkcjonować, a nadmierna ilość turystów, imigrantów, a także postępująca ekspansja slumsów utrudnia funkcjonowanie miasta. Nowa stolica została zaprojektowana jako zaawansowane technologicznie inteligentne miasto, aby pomieścić 6,5 miliona mieszkańców i odciążyć zatłoczony Kair. Miasto będzie obejmowało dzielnicę rządową, biznesową, dyplomatyczną. Będą też rozległe parki. Obecnie trwają prace budowlane. Stolica powstaje od podstaw na pustyni 45 km od Nilu. Według danych agencji Reuters populacja Egiptu co roku powiększa się o około 2 miliony osób. Zgodnie z przewidywaniami do 2050 roku Egipcjan będzie nawet 150 milionów. Obecna stolica jest przepełniona, a w innych miastach jest jeszcze gorzej. Konieczne jest zakładanie nowych osad, niektórych nawet na środku pustyni. 4. Wieżowiec o wysokości 1 kilometra – Jeddah Tower. Jest to wieżowiec w budowie od 2013 roku w mieście Jeddah w Arabii Saudyjskiej o planowanej łącznej wysokości ponad 1000 metrów, co wystarczy do przejęcia tytułu najwyższego wieżowca na świecie, który należy obecnie do Burdż Kalify, liczącego 828 metrów w Dubaju. Ale czy budowa takiego giganta jest bezpieczna? Obecnie jesteśmy w stanie budować drapacze chmur o wysokości kilometra, może nawet dwóch. Żeby wznieść cokolwiek wyższego, musielibyśmy odrobić sporo pracy domowej. Tak przekonywał na łamach magazynu Construction Weekly Sang De Kim, prezes Council on Tall Buildings and Urban Habitat, międzynarodowej organizacji non-profit zajmującej się wysokimi budynkami oraz zrównoważonym rozwojem ośrodków miejskich. Te słowa są o tyle ważne, że pierwotnie Jeddah Tower miał mierzyć aż 1600 metrów. Badania geologiczne pokazały jednak, że powstanie tak wielkiego budynku na nabrzeżu nie jest możliwe i projektanci musieli nanieść stosowne poprawki. Wieżowiec ma mierzyć ponad 1000 metrów wysokości i będzie najwyższym budynkiem na świecie. Na jego 167 nadziemnych piętrach znajdować się będą biura, hotel z 200 pokojami i usytuowane na najwyższych piętrach luksusowe apartamenty. Całkowita powierzchnia wieżowca ma wynosić niemal ćwierć miliona metrów kwadratowych. Na wysokości 644 metrów będzie platforma widokowa, najwyżej położony punkt obserwacyjny na świecie. Wieżowiec będzie obsługiwać 59 wind poruszających się z maksymalną prędkością 10 metrów na sekundę. 3. Elektrownia słoneczna Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Niewątpliwie Dubaj wyróżnia się nowoczesnością i powstają tam innowacyjne budowle. Zatem nie trudno domyślić się, że zapotrzebowanie na energię elektryczną jest niezwykle duże. Obecnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich powstaje największa elektrownia słoneczna na świecie. Jej budowa jest podzielona na fazy, które pozwalają osiągnąć kolejne poziomy mocy elektrowni. Finalnie projekt zakłada zbudowanie elektrowni o mocy 5 GW do 2030 roku. Przedsięwzięcie jest częścią większego planu. Szejkowie z Dubaju chcą, aby ich kraj stał się światową stolicą czystej energii. Osiągnięcie tego celu ma być stopniowe. W Dubaju energia ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. W 2030 roku ma to być 25%, a w 2050 75%.
Jak wiadomo, Zjednoczone Emiraty Arabskie czerpią bogactwo głównie z ropy naftowej, jednak chcą odejść przynajmniej w sektorze ogrzewania oraz energetyki od stereotypu światowego truciciela. Przy produkcji oleju napędowego wytwarzane są ogromne ilości CO2, dlatego Zjednoczone Emiraty Arabskie stawiają na innowacyjne rozwiązania w innych sektorach. Dzięki temu produkcja dwutlenku węgla zdecydowanie się zmniejsza. 2. Najwyższy kościół na świecie, Sagrada Familia, Barcelona. Świątynia pokutna świętej rodziny jest to secesyjny kościół w Barcelonie w Katalonii o statusie bazyliki mniejszej. W założeniu architekta sama konstrukcja budowli miała przypominać jeden wielki organizm. Budowę świątyni rozpoczęto w 1882 roku. Nad świątynią pracował jeden architekt, Antonio Gaudí, przez ponad 40 lat. W ostatnich latach nie podejmował się już w ogóle innych projektów, koncentrując się jedynie na Sagradzie. Zamieszkał na terenie budowy i całkowicie przestał o siebie dbać, całą energię kierując ku pracy. Jednak nieszczęśliwy incydent pokrzyżował mężczyźnie plany. Problem z budową świątyni, która nadal nie została ukończona, wynika głównie z kilku przyczyn. Po pierwsze, Gaudí nie wszystkie swoje pomysły konsultował z uczniami, co więcej, jego biuro i notatki zostały zniszczone. Oprócz tego pojawiły się problemy z finansowaniem budowy oraz, co najważniejsze, sama budowla jeszcze na początku XX wieku zaczęła budzić wiele kontrowersji. Część bazyliki zaprojektowanej przez Gaudiego znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ponadto Sagrada Familia była jednym z kandydatów do nowych 7 cudów świata. Jednak jest nadzieja, współcześnie do prac zaprzęgnięto komputery, które mają pomóc odtworzyć wizję wielkiego architekta. Zakończenie budowy planuje się na 2026 rok. 1. Projekt Arctic LNG 2, Rosja. Rosyjski rząd przyjął przygotowane wcześniej przez Ministerstwo Energetyki założenia rozwoju sektora produkcji skroplonego gazu ziemnego. Priorytetem jest eksport, a w najbliższych latach planowane jest otwarcie nawet 10 nowych zakładów skraplania gazu. Globalne zapotrzebowanie na LNG ma wzrosnąć prawie dwukrotnie, z 360 milionów ton w 2020 roku do 700 milionów ton do 2040, głównie dzięki ciągłemu, znacznemu popytowi z Azji i wzrostowi zużycia gazu do zasilania trudnych do zelektryfikowania sektorów, twierdzi Shell, największy sprzedawca LNG obecnie. Rosja dąży do przejęcia części tego rosnącego popytu, a jej strategia energetyczna dla LNG przewiduje osiągnięcie 20% udziału w światowym rynku tego surowca do 2035 roku. Rosja jest dziś czwartym największym eksporterem LNG na świecie, za Katarem, Australią i USA. Arctic LNG 2 bazuje na innowacyjnej technologii wykorzystującej struktury oparte na grawitacji i zapewnia wykorzystanie większości sprzętu i produkcji materiałów na miejscu w Rosji. Cały koszt przedsięwzięcia ma wynieść ponad 21 miliardów dolarów. Jak zwykle dziękujemy za oglądanie i jak zwykle zachęcamy do zasubskrybowania naszego kanału i zostawienia kciuka do góry. Możesz też odwiedzić nas na Instagramie i na Facebooku, a w komentarzu możesz podzielić się sugestiami na kolejne odcinki. No i oczywiście, szczęśliwego nowego roku!